Cześć, tu Przemysław. Dzisiaj zrobimy sobie prosty algorytm wyszukiwania pierwiastka. Ten algorytm będzie bardzo prosty w swoim działaniu, ale jednocześnie pokażę taką metodę numeryczną. Czyli nie będziemy obliczać tego pierwiastka dokładnie, no, nie zawsze się da. Dla czwórki na przykład pierwiastek kwadratowy to 2, ale dla dwójki pierwiastek kwadratowy już nie jest liczbą wymierną. Znaczy sam pierwiastek jest liczbą wymierną, ale już później jego wynik nie jest liczbą wymierną. I tu możemy stosować tak zwane metody numeryczne, czyli metody, którymi chcemy osiągnąć wynik możliwie zbliżony do wyniku poprawnego, ale z jakąś tam dokładnością. I bardzo często tego typu metody są nam potrzebne przy obliczeniach inżynierskich na przykład, gdzie potrzebujemy pewną dokładność i większa dokładność nas nie interesuje. Bo jeżeli projektujemy most, no to dokładność, prawda, wymiaru, wagi elementów tego mostu nie musi być nieskończona, ona musi być z pewną tam precyzją, prawda? Jeżeli konstruujemy statek kosmiczny, no to potrzebujemy zapewne większą precyzję, no bo na odległościach kosmicznych nawet małe odchylenie już powoduje znaczne odchylenie w ucelu. Jeżeli produkujemy maszynę produkującą lekarstwa, to również może być większa dokładność potrzebna, no bo ilość środka leczącego musi być odpowiednio zachowana. Ale we wszystkich tych metodach, jeżeli nie da się dojść do wyniku dokładnie, precyzyjnie, albo da się, ale jest to strasznie utrudnione czasem, no to można zastosować metodę pewnych przybliżeń. I teraz, jeżeli ja będę miał napisać program, który liczy pierwiastek z liczby jakiejś tam podanej przez użytkownika n i liczy go z pewną dokładnością, no to jeżeli zbliżę się do wyniku na tą dokładność, no zależy jak tam sobie oczywiście zdefiniujemy tą dokładność, to w tym momencie znaczy, że już jest to wyliczone. No i spróbuję to przedstawić graficznie. Dobrze, załóżmy, że mamy oś x. No jest, powiedzmy, oś x, taka, powiedzmy, narysowana byle jak. I na tej osi x chcemy wyobrazić sobie w tym momencie, że tu gdzieś w tym miejscu jest pierwiastek na przykład z 2, tak? My nie wiemy, ile to wynosi. No, już teraz z matematyki można sobie szybko policzyć, że to jest około 1,4, ale no, w bardzo dużym przybliżeniu, czyli właśnie już myślowo zastosowałem ten motyw z przybliżenia. No i teraz mam jakieś n, no powiedzmy, że to n wynosi 2 i chciałbym policzyć jego pierwiastek. Mogę sobie założyć, że pierwiastek na pewno nie będzie mniejszy od 0. Znaczy wiadomo, w przypadku pierwiastków kwadratowych mamy plus wartość, na przykład pierwiastek 4 to jest 2 i minus 2. Więc jasne, tą przeciwną wartość po drugiej stronie 0 sobie uwzględnię w ostatecznym wyniku. Ale teraz ta wartość bezwzględna tego pierwiastka jest od 0 dokąd? No maksymalnie do n. Nawet mniej niż n, ale powiedzmy dla uproszczenia sobie damy, że maksymalnie do n. Czyli jeżeli nasze n tutaj wynosi 2, tak, to może, albo nawet ogólnie pisząc pierwiastek z n, no to jeżeli nasze pierwiastek z n wynosi, jeżeli nasze n wynosi jakąś tam wartość, no 2, 4 i tak dalej, no to teraz na pewno z przedziału od 0 do n znajduje się ten pierwiastek. Czyli tu mogę go poszukiwać. No i teraz poszukuję tego pierwiastka w przedziale od 0 do n w jaki sposób? W taki sposób, że dzielę ten przedział równiutko na pół. Tak? I podzieliłem ten przedział w ten sposób, że na przykład tutaj wyszła mi połowa tego przedziału. I tu jest jakieś c. Tak? To jest przedział od a do b. I teraz w przedziale od a do b wyznaczam w połowie jakieś c. I to c w połowie może być albo za wynikiem pierwiastka, albo przed wynikiem pierwiastka, no albo idealnie trafiłem w pierwiastek, jeżeli pierwiastek jest na przykład właśnie dla czwórki, pierwiastek 4 jest 2. No więc teraz, jeżeli trafiłem dokładnie w ten pierwiastek, no to mogę sobie już zakończyć moje działanie. Natomiast jeżeli nie trafiłem w pierwiastek, to teraz pytanie, w którą stronę trafiłem? No, jak to sprawdzić? Mogę podnieść to c do kwadratu. No ponieważ pierwiastek mam drugiego stopnia i jeżeli podniosę c do kwadratu, to otrzymam albo wartość mniejszą, albo większą od n. Tak?
No bo mamy tutaj proste równanie, sprawdzić czy C jest większe od pierwiastka z N, tak? No to mogę obie strony podnieść do kwadratu. Oczywiście tu gubię jakby tę ujemną wartość, ale to nad tym panuje. Na razie wyznaczam tylko tą wartość po stronie dodatniej, wartość bezwzględną. Czyli mogę podnieść obie strony do kwadratu, no i w tym momencie C kwadrat większe od N. Jeżeli C kwadrat jest większe od N, no to znaczy się, że jestem za daleko, że muszę moje B przesunąć właśnie do C. Czyli mój przedział się skraca, będzie teraz od A do C. Jeżeli moje C było dokładnie równe, C kwadrat było dokładnie równe N, no to znaczy, że trafiłem w ten pierwiastek. A jeżeli moje C było mniejsze, C kwadrat było mniejsze niż N, no to znaczy, że jestem po stronie lewej. Czyli tym razem moje A muszę przesunąć do tego punktu. No i spróbujmy to napisać w języku C++, a w zasadzie, no, jak to niektórzy mówią, C z klasami, czy nawet czymś takim pośrednim, ale łatwo się w tym pisze takie proste algorytmy. Czyli potrzebuję N. N, z którego chcę wyznaczyć pierwiastek. Oczywiście jako double, no, może to być liczba rzeczywista, to nie musi być liczba całkowita. Potrzebuję jakąś dokładność epsilon, ponieważ te podziały tych przedziałów robię jak długo? Robię tak długo, aż mój przedział się tak zawęzi, że powiedzmy długość przedziału, na jakim potencjalnie występuje pierwiastek, jest dla mnie wystarczająca. Czyli mamy epsilon jako długość przedziału. No a b jako początek tego przedziału, który będzie się cały czas zmieniał. No i teraz sobie spytamy użytkownika o n. Spytam również, na jakim przedziale, jak szeroki ma być przedział, czyli jaka ma być dokładność. Teraz założę, że początek mojego przedziału to jest 0, a koniec mojego przedziału, no to jest właśnie n. Czyli zrobię, że a równa się 0, b równa się n i w tym momencie mam przedział, tak jak pokazałem, w ten sposób. I teraz póki ten mój przedział, długość tego przedziału będzie większa niż ten zakładany epsilon, no to muszę liczyć, muszę go połowić. Dopiero jeżeli długość tego przedziału będzie wystarczająca, no to będę mógł przestać go połowić. Czyli podczas, nie wiem ile razy to wykonam, więc pętla while, no ewentualnie do while, prawda, ale ja sobie zrobię while. Podczas kiedy długość przedziału, a co to jest długość przedziału? No to jest a, b minus a, no b minus a, ale z tego wartość bezwzględna na wszelki wypadek, no można tą wartość bezwzględną tutaj myślę pominąć, bo tutaj nie nastąpi zamiana końców tego przedziału, ale dla pewności, żeby już każdemu pasowało, no to ABS, wartość bezwzględna z B minus A. Jeżeli ta długość przedziału jest większa od naszego zakładanego epsilona, no to ciągle coś mamy robić. Czyli ciągle będziemy tutaj połowić przedział, sprawdzać, tak jak pokazałem, i iść dalej. Żeby działało ABS, no bo gdybym to teraz chciał skompilować, to nie zadziała. Żeby zadziałało ABS, muszę w tym momencie zainkludować, dołączyć bibliotekę CMath. Nagłówek do CMath i już teraz mój program się kompiluje i się uruchamia. No więc teraz tak, zgodnie z zasadą, którą opisałem, muszę sprawdzić środek przedziału, czyli jakieś, ja to tam nazwałem C, jako C środek przedziału, to się równa jak A plus B podzielić przez 2. Czyli muszę wyznaczyć środek przedziału, środek tego odcinka AB, no i to jest taka wartość A plus B przez 2 z matematyki. I teraz, jeżeli ten środek podniesiony do kwadratu, czyli C razy C, będzie większy od naszego N,
No to znaczy, że trafiłem z prawej strony wyniku. Skoro trafiłem z prawej strony wyniku, no to muszę skrócić ten przedział od prawej strony. Czyli muszę zrobić, że B to się równa naszemu C. Teraz już B już nie jest tam gdzieś dalej, tylko jest w połowie poprzedniego odcinka, a pierwiastek leży gdzieś w drugiej połowie. Jeżeli jest sytuacja odwrotna, czyli C razy C jest mniejsze od naszego N, no to tym razem muszę skrócić przedział od strony lewej, czyli muszę skrócić od strony A, więc A to się równa C. No i teraz przypadek ostatni, że jeżeli trafiłem dokładnie, czyli C razy C jest dokładnie równe N. Zwracam uwagę, że tutaj dwa znaki równości oznaczające porównanie. I teraz tu, co to znaczy? Jeżeli dokładnie trafiłem, to mogę sobie skrócić z jednej i z drugiej strony przedział do dokładnie jednego punktu. Czyli, że A to się równa B i to się równa C. I w tym momencie i A i B będą równały się C, więc mój przedział staje się punktem. No i myślę, że to już jest ta część licząca zakończona, także jak widać nie jest to specjalnie skomplikowane. No i teraz trzeba wypisać wynik. OK, stworzyłem taką instrukcję wypisującą, no, taka troszeczkę złożona, składa się z kilku elementów, ale to po to, żeby było kosmetycznie ładnie. No i co? Uruchamiamy. No i mam pytanie, jaką liczbę mam pierwiastkować. No na przykład na początek zrobimy sobie liczbę 4. Jaka ma być dokładność? No na przykład 0, 0, 1. No i mam, że pierwiastek z 4, o tam jeszcze spacja tutaj dla upiększania, mieści się w przedziale od 2 do 2. No tu trafiłem idealnie w przedział, no bo pierwiastek z 4. Dodam te upiększenia, czyli tutaj dodamy. O, kodboks się wywalił. Wprowadzę teraz kilka upiększeń. No i w ten sposób potestujemy, jaką liczbę mam pierwiastkować. Na przykład liczbę 2. No, 2 już nie będzie dokładny wynik, tak jak w przypadku 4. No więc powiedzmy z dokładnością na początek taką. No więc wynik pierwiastka z 2 mieści się w przedziale od 1,414,06 do 1,421,88. No, chciałbym mieć większą dokładność, lepszą dokładność. 2 z dokładnością na przykład taką. Tu już widzimy w porównaniu z poprzednim przypadkiem, gdzie miałem 414,06 do 421,88. Tu już mam 414,21 do 414,22, czyli widzę, że już tutaj ta długość tego przedziału jest mniejsza niż podane przeze mnie 0,0,0,0,0,1. No więc gdzieś w tym przedziale mieści się ten pierwiastek. Oczywiście tak samo ma swojego odpowiednika na minusie też. Na razie tego nie wypisuję, więc mógłbym to za chwilę jeszcze też rozbudować, to wypisywanie o ujemny, ale w zasadzie już w tym momencie mam szukanie tego pierwiastka z zadaną dokładnością. Jeżeli teraz, powiedzmy, moja dokładność będzie, no, damy na przykład dokładność 12, no, czyli dałem dokładność większą niż w ogóle przedział na początku, bo przedział jest od 0 do 2, no to stwierdził mi, że pierwiastek mieści się w przedziale od 0 do 2. No jest to prawda, w tym przedziale się mieści. No taką dokładność chciałem, wystarczy mi dokładność 12 jednostek, no to 0 do 2 jest, mieści się, jest to odległość na pewno mniejsza niż 12 jednostek. Także w ten sposób obliczyłem pierwiastek kwadratowy z żądaną dokładnością. Teraz chciałbym sobie troszeczkę jeszcze na zakończenie pokazać, jak po kolei te przedziały się budują, tak? Czyli wrzucę to wypisywanie do wnętrza pętli mojej. Tym razem no, będę widział każdy etap pojedynczo, jak on się wykonuje. No więc proszę bardzo, uruchamiam. Liczbę 2 z dokładnością. A, tam nie ma endline'ów, więc się to wszystko wypisało naraz.
Tu oczywiście endline. O, i tu widać, jak po kolei były tworzone te przedziały. Najpierw był przedział no, od 1 do 2, no bo od 0 do 2 już po połowie jest wypisywany, bo najpierw dzielę, a potem wypisuję przedział, także no już ten pierwszy przedział zgubiłem tu z wypisywania i był przedział od 1 do 2. Potem on został skrócony do 1, 1,5, tak, bo po dzieleniu 1 i 2, no to tam wyszło 1,5, i akurat od tej strony jest pierwiastek, więc go skróciło do 1,5. Potem skróciło go od strony tej z jedynki, no bo 1,5, jak podzieliłem na pół, no to znalazłem się znowu po stronie drugiej pierwiastka. No i w ten sposób jest to dzielone, 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 no aż otrzymujemy już tutaj określoną dokładność, prawda? I jest to w ten sposób. Także myślę, że na chwilę obecną tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. No i tą metodę połowienia przedziałów można wykorzystać również do innych obliczeń, nie tylko do obliczeń pierwiastka kwadratowego, ale też może do miejsc zerowych funkcji, czy do jakichś innych tutaj pierwiastków, do innych rzeczy, które chcę z przybliżeniem znaleźć. Więc dzielę przedział na pół, na pół, na pół, na pół. I jest to o tyle fajna metoda, że ponieważ dzielimy na pół, to bardzo szybko nam się te przedziały zmniejszają, prawda? Jeżeli chcę pierwiastkować jakąś dużą liczbę, to ok, no tu akurat wybrałem taką, która ma dosyć ładny pierwiastek wyliczający się, no ale ona zaczyna od 0 do 10 tysięcy przedział. No ale tych obliczeń wcale nie było tu tak dużo, bo już po pierwszym podzieleniu już było 5 tysięcy, 10, potem przy drugim podzieleniu było już 2500, 1250, także bardzo niewiele tych przedziałów się tutaj dzieliło. No potem tu, żeby uzyskać dokładność, to on tam skakał, 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 aż wreszcie trafił dokładnie równo w 1000, w 100, przepraszam, i te 100 jest pierwiastkiem z 10 tysięcy. Zapraszam do samodzielnego przećwiczenia, zapraszam, żeby kliknąć prenumeruj i może też dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia. Wtedy nie przegapicie żadnych informacji o filmach na moim kanale. Cześć, pa!